mogłoby się wydawać, że strach i lęk to to samo. Jednak są to dwie, jak się okazuje, różne rzeczy. Strach trwa krótko i pojawia się wtedy, kiedy coś tak naprawdę nam zagraża. Natomiast lęk trwa długo i jest urojony i nadaje się tylko do leczenia klinicznego. Ale ja dzisiaj nie o lęku, tylko o strachu. Strach to ludzka rzecz i wszystko jest z nim w porządku, jeśli trwa tylko przez chwilę. Ale strach ma też i swoje odchylenia, takie jak fobie. Na przykład strach przed pająkami. Obawa jest wtedy znacznie większa od tego, co tak naprawdę może nam zrobić taki pajączek. Istnieje także zespół stresu pourazowego. Osoba może stale odtwarzać jakieś traumatyczne wydarzenie, jak na przykład wypadek samochodowy. Natomiast ten normalny strach, który przeżywa każdy z nas, ma swoje stałe elementy. Najpierw następuje oczekiwanie związane z zagrożeniem. I tutaj włącza się nasza wyobraźnia i wyolbrzymianie zagrożenia. Nasz strach zaczyna się karmić naszą wyobraźnią. Następnie zaczyna reagować nasze ciało. Dostajemy gęsiej skórki. Oddech przyspiesza. Usta robią się suche. Kisiel zaczyna wypełniać nasze majty. Po chwili wkraczają emocje, uczucia silnej obawy, przerażenia, paniki. I następuje moment decydujący. Można zastygnąć w bezruchu. Można uciec. Albo podjąć walkę. Ale na szczęście, jak zwykle okazuje się, że strach ma tylko wielkie oczy. No bo człowiek tak już ma, że zastępuje strachem większość swoich emocji. Jezus Mario.